Samotnie to odbieram i samotnie piszę teksty. Nie jestem w tym pierwszy, nigdy nie będę najlepszy. Wiem, co boli mnie, to w wypadku cieni drzewo, które widuję częściej w snach niż cokolwiek innego. Pytam dlaczego to drzewo zabrało ego mi. Otwieram drzwi, postać której nie ma, ja ją widzę i robię coś cokolwiek, byle zapomnieć ile razy beczę, tyle razy ile o tym wspomnę. I gdy ratujesz się od śmierci i czujesz ból, ja pamiętam stary, niczego nie bałeś się i chuj, za to szacun bracie mój. Ta nie było łatwo, bo inni skreślali nas, ja wciąż widziałem światło, gdy masz, pewnie nie warto, serio, co dzień to robię, myślę co by było, gdyby stojąc przed twym grobem. Wiesz, wiesz, niełatwo jest usłyszeć od znajomych, rozjebałeś się, nie trzeba było geniusz, ale no sorry. Bez odpowiedzi, ciągle pytań sporo, a ludzie na twój temat głupoty wciąż pierdolą. Nie wiedzą jak to jest, gdy ojciec umiera ci na rękach. Cieszę się tylko z tego, że nie odchodził w mękach. Odszedłeś tego świata bardzo tak nagle i ciągle brakuje mi ciebie. Brakuje ciebie także, bądź pewien, zrealizuję twoje marzenie. Lepszego człowieka z czasem na pewno się zmienię. Początki były ciężkie, teraz nie jest lepiej. Pamięć zostanie na zawsze, rysa na psychice tej. Zmusiłeś mnie do tak prędkiej odpowiedzialności, tak jak ty pierdolę. Ludzi pełnych złości, autorytetów miałem wiele, teraz jest on jeden. Spoczywa w spokoju, tam wysoko w niebie. Pożegnałeś mnie słowami, które zawsze ci mówiłem. Poczekaj, za chwilę. Bez odpowiedzi pytania, zrytapania, wuchtachania, to przeżyła wraz ze mną moja mama zresztą. Gdzie ten chłopak, który śmiał się i się cieszył z byle głupot, teraz byle głupot peczy. Niestety nasłuchałem, że mam dosyć, zostawiam to dla siebie. Niech jebie to, a ciebie chcesz mi opowiedzieć, co cię dręczy? Powiedz, bo nie wiem, czy zamykam się na świat tej. Trudno powiedzieć, ile on jest wart dla mnie, bo niby normalnie, a jak inaczej, jak nie z dystansem podejść do sprawy poważnie. Ważnej. Nie wiesz jak to zrobić, tej. Mam na to sposób, chcę szczęśliwym być. To nie słuchaj innych osób, fałszywych głosów, życiowych posłów i znawców losu. To oni zadają więcej ciosów niż ty. Poniekąd charakter zły powoduje chore sny. A to złość stary wiecznie wylewam przez łzy. Bez odpowiedzi jest także pytanie. Co się dalej ze mną stanie? Tej. Czy skończę na górze, czy spadnę na sam dół? Ile razy jeszcze uderzę w pięścią w stół, ile bólu przyniosę jeszcze, no i kogo skrzywdzę, ile szczęścia dam rodzince, ile związków, zakończenie powodzeniem, dla kogo w życiu stanę się jeleniem, kto pomoże, kto pokaże plecy, czy bliscy kumple nie okażą się dalecy, czy będę szczęśliwy, czy będę zadumany, czy szczęśliwie w życiu będę zakochany, czy przez życie wyruchany, czy to ja wyrucham ciebie. Ile w życiu jeszcze razy znajdę się na glebie? Pytań tego typu jest jeszcze wiele. Odpowiedź na nie dostanę tam na górze, w niebie.